Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym zespół parlamentarny, ja w imieniu zespołu parlamentarnego, wystąpiliśmy do pana premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Donalda Tuska, o podjęcie w trybie natychmiastowym interwencji dyplomatycznej u odpowiednich władz Federacji Rosyjskiej celem natychmiastowego oddania wraku i wszelkich pozostałości po samolocie Tu-154M, który uległ katastrofie w dniu 10 kwietnia 2010 roku. A zwracamy uwagę panu premierowi, że nie istnieją już żadne podstawy prawne, ani żadne preteksty dla pozostawiania w ręku Rosji własności polskiej oraz pozostawiania jednego z najważniejszych dowodów, którego brak uniemożliwia kontynuowanie polskiego śledztwa i polskiego postępowania. I bardzo proszę Państwa o to, by ta informacja została przekazana opinii publicznej, dlatego że z ubolewaniem stwierdzamy, że wokół sprawy tego wraku w ostatnim czasie tworzona jest mgła smoleńska. Tak chyba to trzeba nazwać, to co się dzieje wokół tej sprawy. Bardzo proszę o prezentację, która pokazuje przebieg wydarzeń związanych z tą kwestią dosłownie w ostatnich dniach i pokazuje, jak ta kwestia stała się przedmiotem manipulacji w rękach przedstawicieli rządu na mini skalę podobnej w swojej strukturze, jak to, co się działo przez ubiegłe 9 miesięcy ze wszystkimi innymi podstawowymi dowodami, które rząd miał, ale Polakom nie pokazał, nie przedstawił tego, iż posiada dowody, jak naprawdę przebiegały ostatnie sekundy tej tragedii. Podobnie niestety wygląda sytuacja z wrakiem. Jak Państwo pamiętacie, już 11 kwietnia pan minister Kwiatkowski wyraził nadzieję, że w związku z zakończeniem przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy pani Anodiny postępowania, wrak będzie mógł wrócić do Polski. To jest oczywiście wszystko działanie oparte na pewnej fikcji prawnej, iż obowiązywała między stronami konwencja chicagowska, która postanawia, iż do czasu zakończenia badania przez komitet badający katastrofę wszystkie dowody pozostają w rękach państwa miejsca zdarzenia, ale później muszą być zwrócone państwu, którego to jest samolot. Tak mówi ta konwencja. Opierając się na tej fikcji prawnej, pan Kwiatkowski wyraził tą nadzieję. Ona była także powtórzona w dniu 12 stycznia i to jest dużo bardziej dobitnie jako stwierdzenie faktu przez pana prokuratora generalnego Seremeta. Wrak będzie w Polsce. MAK zakończył postępowanie. Nie ma żadnych wskazówek, nie ma żadnych wskazań, żeby ten wrak pozostawał nadal w rękach rosyjskich. Tak stwierdza pan Seremet jednoznacznie. Jednoznacznie w dniu 12 stycznia. Tymczasem już 24 stycznia rzecznik Komitetu Śledczego, w którego ręce wszystkie dowody zostały przekazane przez pana Putina, mówi w sposób nieulegający wątpliwości. Ten wrak pozostanie w rękach służb rosyjskich do końca postępowania sądowego. Ja zwracam uwagę na ten termin, bo on, zresztą tutaj on jest przywołany w sposób jasny, także uwzględniając ewentualną apelację. Nie chodzi o postępowanie Komitetu Lotniczego, pani Anodiny. Nie chodzi o śledztwo prokuratorskie. Chodzi o postępowanie sądowe. Przywołano tutaj ten sam tryb, na który wyraził zgodę 31 maja 2010 roku w porozumieniu zawartym z panią Anodiną Jerzy Miller odnośnie czarnych skrzynek. To wtedy już zgodził się na to, żeby czarne skrzynki pozostały w rękach, oryginały czarnych skrzynek pozostały w rękach rosyjskich do końca postępowania sądowego. A teraz okazuje się, że taka zgoda, czy też taka procedura dotyczy także wraku.
Mimo tego, co mówił, o co nam obiecywał 11 stycznia pan minister Kwiatkowski, mimo tego, o czym przekonywał nas 12 stycznia pan prokurator generalny, strona rosyjska odpowiada jasno. Wrak pozostanie w naszych rękach. Wara wam od tego, od waszej własności. Tymczasem tegoż samego 24 stycznia odbywa się rozmowa między panem ministrem Radosławem Sikorskim i panem ministrem Ławrowem, która jest przedstawiana, jak państwo wiecie, od dnia wczorajszego jako wielkie osiągnięcie. Jako olbrzymi sukces dyplomacji polskiej, świadczącym o tym, że zbliżamy się do pozytywnego rozwiązania sytuacji. Ale gdy przyjrzeć się prawdziwemu komunikatowi z 24 stycznia po rozmowie Ławrowa, tak jak on został zamieszczony przez rosyjskie służby, przez rosyjskie instytucje, nie przez relację, jaką mamieni jesteśmy w Polsce przez niektóre radiostacje i środki masowego przekazu, tylko przez rosyjskie instytucje, to mówi się tam o czymś innym. Mówi się tam, że w istocie współpraca dotyczy organów ścigania, organów śledczych, czyli ten komunikat jest potwierdzeniem i akceptacją ze strony polskiej, że wrak pozostanie w rękach rosyjskich. Chcę, żebyście państwo to raz jeszcze przeczytali. To jest, ta rozmowa odbywa się i ten komunikat zostaje opublikowany po komunikacie rzecznika prasowego Komitetu Śledczego Rosyjskiego. Tamten mówi, wrak zostanie do końca postępowania sądowego w Rosji. Minister Sikorski, rozmawiając z panem Ławrowem, potwierdza dobrą współpracę. A więc akceptuje, że wrak pozostanie w rękach rosyjskich. Czy pan premier o tym nie wiedział? Czy pan premier został wprowadzony w błąd? Dlatego, bo pan premier, proszę nas, bo pan premier twierdzi 25 stycznia, a więc dzień później, że wszystko jest jak najlepszej drodze. Że zbliżamy się do pozytywnego rozwiązania sytuacji, że on nie ma żadnych sygnałów. Iż ten wrak nie znajdzie się rychło w Polsce. Wręcz odwrotnie, są nadzieje, że wszystko będzie dobrze rozwiązane. Ta mgła smoleńska naprawdę zaległa w głowach przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej. I jest upowszechniana, a my jesteśmy ciągle systematycznie wprowadzani w błąd co do najważniejszych rzeczy. Raz jeszcze apeluję do pana premiera Donalda Tuska o natychmiastową, nadzwyczajną interwencję dyplomatyczną u stosownych władz Federacji Rosyjskiej. Myślę, że jedynym właściwym organem, do którego powinien on się zwrócić, jest pan premier Putin. Myślę, że byłoby także dobrze, gdyby pan prezydent Bronisław Komorowski wykorzystał swoje jakoby dobre stosunki z prezydentem Miedwiediewem i zwrócił się do pana Miedwiediewa. Byłoby to tym bardziej właściwe, że jak państwo wiecie, tydzień temu, zaraz po zakończeniu pracy MAK-u, dokonano zmian w strukturze organów ścigania Federacji Rosyjskiej. Wydzielono komitet śledczy, który związano z urzędem prezydenta Federacji Rosyjskiej i tam przekazano wszystkie dowody. Co oznacza, że formalnie rzecz biorąc, właśnie prezydent Rosji mógłby tutaj mieć bardzo wiele do powiedzenia. Niech więc pan prezydent Komorowski równolegle z premierem Tuskiem zwróci się z odpowiednią interwencją dyplomatyczną, abyśmy wreszcie odzyskali polską własność. Aby wreszcie mogłyby zostać przeprowadzone badania przez prokuraturę. No i przede wszystkim jesteśmy zapewniani, że rychło będzie opublikowany raport pana Millera. Jakże może być opublikowany ten raport, skoro polscy specjaliści do dzisiaj nie zrobili analizy tego wraku? Jak możemy oczekiwać wiarygodnego stanowiska polskich specjalistów, jeżeli nie zbadają tego wraku? Jeżeli pan premier i pan prezydent zgadzają się na pozostawienie go w rękach rosyjskich ad calendas graecas, to jak mogą zapewnić nas,
że będziemy naprawdę dysponowali wiarygodną w tej sprawie informacją. Powtarzam jeszcze raz, mgła smoleńska zaległa w głowach tych ludzi i naprawdę ciąży nad tą sprawą, nad rządem po dzień dzisiejszy. Czas rozwiać tę mgłę.